teraz wychodząc gdzieś na zakupy, to 100 zł to jest nic. Nic pani nie kupi za bardzo? No nie bardzo. No chleb, masło, mleko. To jeszcze całe szczęście, że tylko ja mleko piję, mąż nie pije mleka, no ale pięcia. A z rządu jest pani zadowolona? Tak w sensie? Nie. Jakie jest pan? Ma pani 13, 14? 13, tak. Miałam 14. Ale mogła pani coś to czynić? Proszę pana, na leki się bardzo dużo wydaje. Miały być darmowe. Gdzie są te leki darmowe? Nie wiem. Pani nie zauważyła za bardzo? Nie ma ich. Ja nigdy nie dostałam żadnych darmowych leków. Ani dopłaty do jakichś tam, które no. Większe nawet. Czy za platformę się pani lepiej żyło? Za 100 zł pani więcej kupiła? No na pewno. Na pewno. Teraz wychodząc gdzieś na zakupy, to 100 zł to jest nic. Nic pani nie kupi za bardzo? No nie bardzo. No chleb, masło, mleko. To jeszcze całe szczęście, że tylko ja mleko piję, mąż nie pije mleka, no ale... Jak pani myśli, dalej będzie to już inflacja 15%, będzie coraz wyższa, czy... Co będzie w zimę, jak dopiero jest lipiec i... No już się słyszy o... Tak, już się... Mieszkania, już trzeci raz mieszkania ludziom podwyższyli... Dostałam jeszcze teraz, córka mówi, mieszka... Że horrendalne podwyżki koleżanki u niej w pracy dostały. No ona też tam zagląda do skrzynki, jeszcze mówi, że nie ma. No ja jeszcze teraz nie dostałam, no ale nie można się spodziewać żadnej ulgi, no to co zaoszczędzę na wodzie, na elektryczności. Już na wakacje ciężko będzie emerytom jechać w tym roku, jakieś lepsze. Nie byliśmy na wakacjach z mężem. 2 lata temu nas córka zabrała na tydzień do Krynicy, a tak to nie, no, nie ma za co. Mąż jest chory, ma kilka chorób. Teraz już ostatnio miał wszczepiony rozróżnik serca. Do specjalisty się ciężko dostać. Jak z lekarzami to wygląda? Pana, czy długo się czeka? Ja się leczę u kardiologa. Prywatnie? Nie byłam, nie, w przychodni, bo mnie nie stać prywatnie. Ile pani czekała? Czekałam dosyć długo, a teraz przez 5 lat już nie byłam u kardiologa, bo jest niemożliwe, żeby się tam dostać. Ciężko się dostać? Ciężko, bardzo ciężko. No, czy jest pani jeszcze, za tym rozdawnictwem? 500+, czy powinno być? Wie pan, dla osób takich, którzy mają małe dochody, a jest... Na przykład ci, co nie szukają pracy w ogóle, albo na alkohol przeznaczają. No są tacy. Są tacy, że nie szukają pracy. No, być może, że nie mają z kim dzieci zostawić do żłobka. Nie, dwójka i mają. To powinni dostać, czy nie? To się pani wydawała, jak to pani powiedziała? To znaczy, ja albo bogatym na przykład. Zależniła od dochodów na osoby w rodzinie. A wola pani zamiast 13 na przykład co miesiąc 200-300 zł więcej co miesiąc? No tak, no bo podzielić tą 13 czy 14 na 12 miesięcy, to jest niewiele. Na co pani teraz wystarczy, od 13 czy 1000 zł? To kupi pani jedną rzecz, taką większą i tyle. No oszczędzam teraz właśnie, planuję zrobić przegląd zębów i na prywatną wizytę.